moment ci zaraz. Dobra, tam, dobra, okej. Okay. Dobra. Bo teraz tak. Co mnie za? Przychodzi ktoś, na przykład ciebie kolega, koleżanka, będzie chciała inną monetę, to ty biorę taki czysty krążek i wtedy dopiero dostanie monetę. Bo jak mój sztuczny było coś wypisze, to by nie było frajdy z wybijania monet. Nie wiem, co o to chodzi. Świniakowi bardzo leci. On nie liczył, że na takie uczcie będzie. Idzie do ściany w wiejskiej chałupie. Tu się sypało do środka pszeniczkę i w taki sposób pozyskiwano mąkę poprzez rozcierawanie ziarna na jednej płaszczyźnie. Ale na początku, jak nie było takiego ziarna obrotowego, to w taki sposób była obróbka ziarna. Tu jest coś takiego stępa. To służyło, tu się sypało jęczmień. W taki sposób się kłupło ziarna jęczmienia na kaszę. Kilka kartofelków, kostkę i był krupnik. Czyli to było przemielone. To można było to przesiać. Teraz tam tak samo szyny wszystko robią. To była taka trochę mąka z grubszą frakcją. Ale w tradycyjnych młynach, wiatrakach była taka siatka mosiężna. Jeszcze. Jest dużo, dużo mielsza. No. W taki sposób. Tylko że jak była, mówię, duża liczna rodzina i potrzeba było 10 pochenków chleba, 1,5 kg. A to mielić i mielić? To z takiego czegoś można było śmiało robić chleb. Pracuję no to. Nie potrzeba było przesiadać. Dęby praktycznie. No, to jest mąka razowa. No. A to, co było odsiane, wracało z powrotem. Proszę bardzo, sobie sprawdzić, jak się kręciło. Można? Tak. Dobra. Chodź, Hania. Antek, zobaczcie. Ja mówię, że najpierw tym, kiedyś, jak nie było koła, tak? W taki sposób. Tego to baba potrzebna. Baba to była do dzieci wychowywania i do karmienia piersią, proszę pana. Spróbuję tak sobie. Mogę ja? Teraz jak spróbujesz. Teraz jak spróbujesz takim kołem. Ciężko? Spróbuj sobie. Jak się Hania mieli? Dawaj teraz Antkowi.
Chodź, Antek, spróbuj. Ruszyć. Widzisz, taki winnik jest i on wchodzi tam. To ten kamień. Dostaje się między jedną płaszczyzną a drugą. No i co, Henry, nie idzie? Pokaż. Tu jest ciekawe ziarno. O, patrz, taka tak wygląda. To jest pszenica. Przed produkcją. To jest pszenica orkiszowa. Ona musi być jeszcze obrobiona, ściągnąć. Trzeba ściągnąć z niej tę łuskę. No. Orkisz. No to twarde jest wysuszone, ale można. O, dziadek. Dziadek zobaczy, jak się robi o tej kółki. Mogę zwrócić uwagę? Tak. No nie, dziadek. Nie, dla pana jest ojciec. To tak. Dla tych dzieci. Zapraszam pana bardzo, żeby wróciło. Tak dziadek pozbadli, nie? Tak. No to nie sięgniesz do żadna. Z Elo Millera ile czasu nakręciliśmy, żeby z tym błędem, z tym wiatrakiem. Szybciej. Ja są tu sebałem w Planowicach. Ale my się znamy już. Co? Było coś takiego, że żona wzięła się za kręcenie, a ja mówię do męża, wie pan co? Ale żona ładnie kręci. Panie kochany, ona całe życie mną kręci. Janek, słyszałeś? Całe życie mną kręci. Przesiewaczach cylindrycznych była taka troszkę siateczka drobniutka, nie? Drobniutka. Ile jeszcze zostało po przesianiu? Ja. Aha. O. Na rogala starczy czy nie? Grachy na rogala. No. Nawet na grahamkę. Sądzę, na grahamkę. Na grahamkę brak. Grahamkę, ja. Coraz jak nie duża. Dobrosia, zobacz. Dobrosia, czy może przyjść do ciebie tytus? Nie ma. Czy może przyjść na moment? A może. Bo się pytał o Dobrosie cały czas. Oprawkę do nogi, położę.
albo szydełko. Czy rozumiem, że kiedyś z polu takich grubych się robiło jakąś pokrewkę? No, też można zrobić. Ale też można zrobić coś takiego. Wspaniały prezent dla rodziców. Robimy taką kurkę, daszka z podorza. Tutaj drewienko, rzemyczki i pink. To pink na piłek. O, znakomity prezent dla rodziców. Thank you.
Będzie smutny. Może przyjdzie. Będzie załowy. To nie temat dla pojęcia.